Każdy zakład gastronomiczny, czy zakład, który zajmuje się w jakimkolwiek stopniu przetwórstwem spożywczym, jest zobowiązany do tego, żeby wprowadzić czy wdrożyć system HACCP. To już mówiliśmy ostatnio o tym. No i w związku z tym zakłady muszą opracować i wdrożyć tak zwanych 7 zasad tego systemu. Pierwsza zasada, czyli przeprowadzenie analizy zagrożeń. Na czym ono będzie polegało? W tym zagadnieniu identyfikuje się potencjalne zagrożenia, czyli takie, które mogą wystąpić. Te zagrożenia przygotowuje się na podstawie opisów produktów albo receptur potraw, ewentualnie schematów technologicznych produkcji. I te zagrożenia analizowane są na każdym etapie, czyli od momentu, kiedy my do zakładu gastronomicznego produkt dostarczymy, do momentu, kiedy gotową potrawę wydamy. Na każdym z tych etapów takie zagrożenia będą analizowane. Sporządza się takie listy wszystkich potencjalnych zagrożeń, po pierwsze mikrobiologicznych, po drugie biologicznych, chemicznych i fizycznych. Tak już ostatnio wspominałam, te wszystkie zagrożenia, które tutaj będą się pojawiały, będą związane też z tymi zagrożeniami, które mogą pojawić się w trakcie przechowywania, gdzie podział był taki sam. Identyfikując te potencjalne zagrożenia, odróżnia się takie zagrożenia rzeczywiste od teoretycznych. Następnie ocenia się wagę czy istotność tych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, no i szacuje się ryzyko ich wystąpienia. Następnie ustala się środki kontrolne i metody, które będą tym zagrożeniom przeciwdziałać. Pamiętać trzeba o tym, że to nie jest tak, że te zagrożenia muszą wystąpić. Cały system HACCP, tak jak już też wspomnieliśmy ostatnio, wprowadza się w związku z tym, jeżeli coś się pojawi, jeżeli jakieś zagrożenie będzie występowało, czasami zagrożenie bardzo duże może wystąpić w pewnej części, więc to, o czym tutaj mówimy, nie dotyczy tego, że zawsze te zagrożenia wystąpią. To jest takie przygotowanie się do potencjalnego wystąpienia pewnego zagrożenia. Całe przeprowadzenie analizy zagrożeń odbywa się w kilku etapach. Na początku sporządza się te listy zagrożeń, potem się je opisuje, określa się źródła, przyczyny, określa się jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia. Następnie określa się to, jak już to zagrożenie wystąpi, no to jak to zagrożenie może wpływać na zdrowie i życie czasami konsumenta, prawda? Określa się różnego rodzaju procedury, instrukcje, które będą kontrolowały i określa się działania, które mają zapobiegać dla wystąpieniu każdego praktycznie zagrożenia. Te działania zapobiegawcze są bardzo istotne, tak? No bo jakby nikomu nie zależy na tym, żadnemu zakładowi, żeby zagrożenie bezpieczeństwa żywności miało miejsce, no bo wiadomo, że wtedy trzeba będzie wprowadzić szereg dużo bardziej czasami kosztownych działań. Dlatego też raczej wprowadza się działania zapobiegawcze, tak? Żeby minimalizować wystąpienie jakiegokolwiek zagrożenia. Dokonując całej analizy zagrożeń, nie można skupiać się tylko na tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą surowiec, czy przyjęcie surowca do zakładu, czyli na przykład, nie wiem, mamy jajka, wiadomo, że na jajka zagrożeniem tutaj, to co już też mówiłam ostatnio, będzie możliwość wystąpienia salmonelli, no i my tylko będziemy się skupiać na tych jajkach i mówić o tym, że tutaj ta salmonella to po prostu może nas zniszczyć i to jest główne zagrożenie, a nie będziemy brali pod uwagę tego, że przecież potencjalnym źródłem zagrożenia w zakładzie gastronomicznym jest również personel, który może być zarażony jakąś bakterią, jakimś wirusem, może być przenośnikiem jakiejś choroby.
transporterem, całe środowisko produkcji, warunki techniczne, które panują w zakładzie, wyposażenie, dostawcy, wszelkiego rodzaju dodatki, bardzo często to są takie zmienne, które się zmieniają i tutaj one zawsze też mogą być takim potencjalnym źródłem zagrożenia. Czyli nie można tylko raz jakby zidentyfikować tych zagrożeń, ale mieć świadomość tego, że jeżeli są zmienne, jeżeli różni ludzie mają z tym kontakt, jeżeli wyposażenie nam się zmienia, no to automatycznie trzeba będzie te zagrożenia wszystkie aktualizować. No i idea systemu HACCP jest taka, że stale trzeba udoskonalać te poszczególne etapy wdrażania tego systemu, tak? Czyli trzeba faktycznie potencjalne zagrożenia, które występują, aktualizować. No i zagrożenia, które mogą się pojawić w tych czterech sekwencjach. Po pierwsze zagrożenia biologiczne. No to są różnego rodzaju, wiadomo, szkodniki, owady, gryzonie, ich odchody, które mogą być szkodliwe również. Następnie mamy zagrożenia mikrobiologiczne, czyli wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, jakieś toksyny bakteryjne i pleśnie. I faktycznie te zagrożenia mikrobiologiczne będą bardzo, bardzo uciążliwe, jeżeli się pojawią i jakby zakładając jakąś skalę uciążliwości albo skalę wpływania na bezpieczeństwo jakości, na bezpieczeństwo żywności i też tego, jakie są konsekwencje wystąpienia tego zagrożenia, no to pojawienia się zagrożeń mikrobiologicznych jest jednym z bardziej poważnych, dlatego że wystąpienie jakiejkolwiek bakterii, od takich mniej, jakichś łagodniejszych do bardzo niebezpiecznych, jak chociażby takich, które wywołują jakiś dur brzuszny, Clostridium botulinum, prawda, jak jakaś Escherichia coli, która też przecież ma bardzo, bardzo poważny wpływ na zdrowie i nawet życie konsumenta, no to jednak bakterie, jakieś toksyny bakteryjne i inne zagrożenia mikrobiologiczne będą tymi bardzo poważnymi. Jeżeli się pojawią, no to tutaj faktycznie działania muszą być bardzo, bardzo ściśle opracowane. Następnie mamy zagrożenia chemiczne. Zagrożenia chemiczne mogą pojawiać się z dwóch źródeł. Po pierwsze z surowca, a po drugie z procesu produkcyjnego. Z surowców zagrożenia chemiczne dotyczą generalnie środków ochrony roślin, tak, czyli takich środków, które będą wykorzystywane w trakcie uprawy, ale również różnego rodzaju mikotoksyny, czyli takie toksyny, które są wytwarzane przez pleśnie, no a sama pleśń już będzie tym zagrożeniem mikrobiologicznym, ale wytwarza miotoksyny, które już stwarzają zagrożenie chemiczne. Różnego rodzaju pozostałości leków weterynaryjnych w mięsie i metale szkodliwe dla zdrowia, które też mogą się pojawiać po uprawie bądź po hodowli. Takimi metalami szkodliwymi jest na przykład ołów, kadm, rtęć. Ołów bardzo często pojawia się w warzywach, które uprawiane są blisko bardzo ruchliwych dróg, czasami nawet blisko autostrad można zauważyć pola uprawne, na których uprawia się warzywa. No i tutaj faktycznie ten ołów bardzo często może się pojawić. Natomiast zagrożenia chemiczne z procesu produkcyjnego to są po pierwsze nieodpowiednie warunki przechowalnicze, takie, które prowadzą do wytwarzania się mikotoksyn, czyli do pojawiania się pleśni na żywności i później ta pleśń te mikotoksyny będzie wytwarzała. Oraz wszelkiego rodzaju pozostałości środków chemicznych, myjących, jakichś dezynfekujących, które mogą, czy które są wykorzystywane
Tak, do utrzymania higieny w zakładzie gastronomicznym. Wiadomo, że w zakładzie gastronomicznym, w kuchni, w przygotowalniach, w magazynach powinno się używać takich środków chemicznych do czyszczenia czy do utrzymania czystości, które mogą mieć kontakt z żywnością. To jest bardzo ważne. Wtedy wiemy, że tam nie pozostaną nam takie związki chemiczne, toksyczne, które na żywność mogą się przenosić. No i zagrożenia fizyczne mogą mieć postać różnego rodzaju ciał obcych albo osadzać się w postaci kurzu czy brudu. Z surowców ciała obce to są chociażby pestki czy różnego rodzaju łupiny. Natomiast w trakcie procesu produkcyjnego mogą się pojawić jakieś kawałki drewna, chociażby ze skrzynek, w których żywność jest przechowywana, czasami warzywa czy owoce, plastiku, jakiegoś szkła, piasek, papier, włosy, paznokcie. Jeśli chodzi o tutaj personel, tak? Także to będą zagrożenia fizyczne. No i cały zespół, który powoływany jest do tego, żeby ten system HACCP wdrażać i kontrolować, musi przeanalizować wszystkie te powyższe zagrożenia, jakby uwzględniając, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia, szkodliwość, częstotliwość występowania, przeżywalność czy zdolność rozwoju drobnoustrojów, które mogą się pojawić i tak dalej. I tutaj ustanawia się działania, które mają zapobiegać powstaniu tych zagrożeń i objąć je jakąś kontrolą czy monitoringiem. Pamiętać należy o tym, że z punktu widzenia HACCP, jeszcze raz powtarzam, zagrożenia mogą być obecne zarówno w żywności, jak i w otoczeniu, w całym środowisku produkcyjnym. Także to jest ta pierwsza zasada, w którym przeprowadza się analizę zagrożeń. I co tutaj takiego istotnego w tej zasadzie trzeba zapamiętać? Po pierwsze, zasada dotyczy identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Po drugie, sporządzenie listy wszystkich potencjalnych zagrożeń. Tutaj te zagrożenia mają takie symbole. M to są mikrobiologiczne, B to są biologiczne, H to są chemiczne i F to są fizyczne. Następnie ocena istotności zagrożeń. A następnie analiza zagrożeń w etapach. No i tutaj ważnym elementem jest to, aby pamiętać, że zagrożenia mogą być obecne zarówno w żywności, jak i w otoczeniu.
Konkretnie, jakie to są zagrożenia, te mikrobiologiczne, biologiczne, chemiczne i fizyczne, to później będzie do tego odniesienie, gdzie to będzie można znaleźć. Druga zasada, czyli wyznaczanie naszych krytycznych punktów kontrolnych, czyli to wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych to jest ten etap, który można kontrolować. Oczywiście ta kontrola będzie niezbędna, żeby zapobiegać i eliminować albo redukować zagrożenia bezpieczeństwa żywności do takiego akceptowalnego poziomu. Można powiedzieć, że te punkty krytyczne to są takie momenty w procesie, których nadzór czy kontrola będzie bardzo ważna dla bezpieczeństwa żywności, a jeżeli dla bezpieczeństwa żywności, to pamiętajmy o tym, że cały czas, że to bezpieczeństwo żywności ma prowadzić nie doprowadzenia do jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu i życiu konsumenta. Krytyczne miejsca kontrolne to będą takie obszary na poziomie etapów produkcji albo czynności, w których jest możliwość wystąpienia, jest prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa, no i bezpieczeństwa i takie to, i to zagrożenie należy objąć kontrolną, żeby to zostało wyeliminowane albo żeby je zredukować. Tym krytycznym punktem kontrolnym, czyli takim momentem, tak, w którym sprawdzamy jakiś problem w procesie, może być jakieś zagadnienie, gdzie istnieje zagrożenie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia. Gdzie mamy możliwość prowadzenia zapisów na konkretnym etapie i takim momentem również w tym punktem kontrolnym jest takie miejsce w procesie, gdzie nie ma kolejnego etapu procesu technologicznego, który w jakiś sposób redukuje, ale albo eliminuje to zagrożenia nie do akceptowalnego poziomu. Tak, jeżeli my obrabiamy drób na przykład, no, który też jest tym potencjalnym nośnikiem bakterii salmonelli. Bakteria salmonelli ginie w wysokiej temperaturze, dlatego też drobiu nie wolno spożywać na surowo i tak ważne jest, żeby miał swoją deskę, prawda, oznaczoną tym żółtym kolorem, swoje noże, żeby nie przenosić tych drobnoustrojów na inne, które potencjalne, nie, bo to nie jest tak, że zawsze ta bakteria przecież w tym drobiu występuje, potencjalnie może wystąpić, no to już tym działaniem będzie wprowadzenie żółtej deski. Następnie moment kontrolny, no to zwracamy uwagę na to, żeby faktycznie ten drób obrabiany był na tej żółtej desce przeznaczonej do niego i żeby żaden inny surowiec, szczególnie taki, który będzie spożywany później na surowo, czyli na przykład żadne warzywo, na tej desce się już nie pojawiło. To jest ten moment, w którym my to sprawdzamy. I jeżeli nie ma kolejnego etapu procesu technologicznego, który by zredukował to zagrożenie, czyli jeżeli nie pojawi się jakaś obróbka termiczna, no to my musimy wskazać, że tutaj ten etap jest ostatnim, który to zagrożenie eliminuje. Dlatego tak ważne jest wskazywanie tych miejsc w procesie, gdzie należy te punkty kontrolować. Krytyczne punkty kontrolne można wyznaczać tam, gdzie istnieje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności zagrożenie, gdzie zagrożenie jest rzeczywiste, ryzyko tego wystąpienia jest rzeczywiste, gdzie dysponuje się bieżącymi środkami kontroli do tego, żeby to zagrożenie redukować. Dlatego jest to tak bardzo, bardzo ważne i
Pamiętać należy o tym, że wszystkie krytyczne punkty kontrolne wymagają dokumentowania. To nie jest tak, że my sobie to sprawdzamy i to jest nigdzie nie odnotowane, dlatego że w przypadku wystąpienia tego zagrożenia później, jeżeli będzie jakaś kontrola, cała dokumentacja, wszystkie zapisy będą niezbędne. Więc jesteśmy przy etapie drugim, wyznaczamy krytyczne punkty kontrolne. Pamiętajmy o tym, że te krytyczne punkty kontrolne to jest to CCP, tak, które cały czas tutaj się pojawia. I czego ta zasada będzie dokładnie dotyczyła. Po pierwsze, jest to etap, który można kontrolować. Po drugie, te krytyczne punkty, pamiętać należy o tym, że są te momenty w procesie, których kontrola czy nadzór jest bardzo ważna. No i teraz krytyczne punkty kontrolne można wyznaczać
Dobrze, i to mamy drugą zasadę. Jeszcze jedna na dziś, zasada trzecia, dotyczy określenia dla każdego takiego krytycznego punktu wartości docelowych i tak zwanych granic tolerancji. Dla każdego takiego zidentyfikowanego krytycznego punktu kontrolnego określamy tak zwane parametry, które będą zapewniały eliminację tego zagrożenia albo jego ograniczenie do bezpiecznego poziomu. Określa się wartości takich parametrów, które gwarantują skuteczną eliminację tego zagrożenia albo ograniczenie go do tego poziomu akceptowalnego. No na przykład ustala się tu takimi parametrami, które się wykorzystuje, no to ustala się temperaturę, tak? Czyli temperaturę, w której na przykład ginie jakaś bakteria. No i w przypadku bakterii Salmonelli, prawda, której się cały czas trzymamy jako przykładu, no to taką temperaturą będzie temperatura wrzenia, czyli to 100 stopni, powyżej 100 stopni ta bakteria ginie. Kolejnym parametrem będzie czas, no bo teraz będzie czas obróbki również tutaj wpływał na to, bo to nie jest kwestia 10 sekund, tylko jakiś tam czas 2 minut, 5 minut, to wszystko zależy od tego, jaka będzie gramatura surowca, będzie potrzeba do tego, żeby przy zachowaniu odpowiedniej temperatury ten czas musi zostać ustalony, żeby tą bakterię na przykład wyeliminować. Innymi parametrami oprócz czasu i temperatury będzie pH, ustalenie pH na odpowiednim poziomie, wilgotność, kwasowość, no i jakieś cechy sensoryczne, takie jak barwa, zapach, konsystencja, lepkość, które będziemy musieli ocenić. I dla tych parametrów przyjmuje się tak zwane wartości krytyczne oraz zakresy tolerancji, tak? Czyli ustala się dokładnie czas, temperaturę, wilgotność, pH, kwasowość, ocenia się te cechy sensoryczne, no i przypisuje się im takie zakresy tolerancji, czyli do jakiego momentu my będziemy w stanie zachować to bezpieczeństwo żywności. Czy mamy jakieś zagrożenia fizyczne, które się pojawiają, prawda? Jakiś piasek, szkło, jakieś tam resztki plastiku, drewna, włosy, paznokcie, prawda? Załóżmy, są to te zagrożenia fizyczne, które będą wpływały na cechy sensoryczne pewne. No więc musimy określić, w jakim zakresie jesteśmy to w stanie tolerować. No tak na dobrą sprawę, w tym wypadku wystąpienia zanieczyszczeń fizycznych w żadnym zakresie, bo to nie jest tak, że my możemy znaleźć jednego włosa w potrawie, prawda? No nie ustalimy przecież takiego akceptowalnego poziomu. Jest to niedopuszczalne po prostu, żeby takie zagrożenie się pojawiło. No ale jeżeli się pojawi, to jakie teraz mamy procedury? Co my będziemy z tym robić? Czy jeżeli my mamy ugotowaną zupę w garnku 20-litrowym i znajdziemy tam włos, czy ta cała zupa jest do wylania? Czy to jest wszystko do zniszczenia? Jakie my działania tutaj wprowadzimy? Jaki będzie ten akceptowalny nasz poziom? Więc tutaj już musimy to dokładnie również określić. Czyli dla każdego punktu takiego krytycznego określamy te wartości docelowe, granice, na jakich jesteśmy w stanie, czy wyznaczamy ten tak zwany akceptowalny poziom. Także tutaj istotne aspekty w tym trzecim punkcie.
Dobrze, to są wszystkie trzy zasady, czy wszystkie trzy pierwsze zasady, które mieliśmy dzisiaj omówić. Zrobię zrzut, wstawię na czat, a pod tym wkleję Wam link do strony internetowej, gdzie te zasady bardzo dokładnie są opisane. Nawet jeżeli ktoś by się tutaj miał problem z tym, żeby odczytać, to myślę, że tam te elementy w pewnych miejscach znajdziecie. Natomiast tutaj do pierwszej zasady będzie zadanie domowe. Trzeba będzie odszukać pod tym linkiem tych potencjalnych zagrożeń. Jakie to są zagrożenia mikrobiologiczne, biologiczne, chemiczne i fizyczne? One tam są wymienione. I zadanie domowe należy jakby zrobić osobno, wypisać. I ja tutaj jeszcze pod tym napiszę, jak to zadanie dokładnie, co tam powinno się znaleźć. I zadanie domowe napisać w zeszycie, zdjęcie i zadanie domowe jest do odesłania do oceny.